Cześć. W tym filmie przybliżę Ci funkcję aplikacji Companion. Aplikację, którą możesz pobrać zarówno ze sklepu Google Play, jak i App Store, którą da się zainstalować na urządzeniach z Androidem, jak i iOS-em, a która pomoże nam w sposób interaktywny współpracować z naszymi uczniami w czasie lekcji. Zobacz, jak to działa. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że wchodzimy do sali, w której wcześniej nie byliśmy zalogowani na MyViewBoardzie, w związku z tym na ekranie ViewSonica, w związku z tym robimy to w bardzo szybki sposób. Wyciągam swoje urządzenie, ja akurat mam tablet, ale równie dobrze to mógłby być telefon. Jestem tutaj zalogowany w aplikacji Companion jakby danymi, które dostałem od szkolnego administratora, to jest bardzo ważne. Jak już jestem zalogowany, to w aplikacji MyViewBoard na naszym ekranie klikam sobie tutaj w narożnik i uwaga, loguję się za pomocą kodu QR. W aplikacji Companion, którą mam na moim urządzeniu, odpalam skanowanie kodu QR i pokazuję ten kod i już momentalnie jestem zalogowany. Tu mam pytanie tylko, czy chcę wylogowywać się po zamknięciu aplikacji MyViewBoard, Whiteboard. No to klikam sobie, że chcę, żeby za każdym razem, kiedy zamykam aplikację, aplikacja wylogowywała mnie, bo jeśli wchodzi następny nauczyciel, to on pewnie chciałby pracować na swoich ustawieniach. No dobrze, jesteśmy już zalogowani, widzimy nazwę mojej białej tablicy, akurat sobie ją przypisałem jako pan Belfer, jestem zalogowany. No i teraz spójrzmy sobie w nasze pudełko z narzędziami. Skupimy się w tej lekcji tylko i wyłącznie na tych trzech funkcjach na końcu. One pozwalają za pomocą aplikacji, ale też nie tylko mi, ale też innym uczniom, przerzucać różne informacje lub komunikować się ze mną z tym, co wyświetla się akurat na ekranie. Pierwsza opcja, opcja throw. W tym momencie mogę tutaj zobaczyć coś, co ktoś wyśle ze swojego urządzenia. Czyli przykładowo, wyobraźmy sobie taką sytuację, że jest praca w grupach, uczniowie mają przygotować jakąś mapę myśli wspólnie i robią zdjęcie tej mapy myśli i właśnie za pomocą aplikacji Companion mogą przesłać ją za pomocą funkcji throw. Czyli ja teraz robię to, odpalam tutaj, uwaga, kamera lub wcześniej zapisane rzeczy w pamięci mojego urządzenia, mam taką funkcję Browse, ja odpalam kamera, no i teraz muszę wskazać po prostu coś, co mam sfotografować. No to uwaga, robię sobie zdjęcie, załóżmy jakiegoś zeszytu, notatki, czegokolwiek innego, potwierdzam, że to mi odpowiada, klikam OK. I jeśli jest to właśnie mój uczeń, to uwaga, tutaj musi wpisać sobie nazwę mojej tablicy, żeby system go wyszukał, tą tablicę, jeśli oczywiście jest zalogowany, lub ma jeszcze jedną możliwość, musi wpisać nazwę naszej tablicy lub może zeskanować kod QR, który możemy mu wyświetlić, dotykając nazwę naszej tablicy już na monitorze i w ten sposób uczeń podchodzi sobie i skanuje za pomocą kamery kod QR, który tutaj się pojawia. Więc są dwie opcje, czyli mogę sobie tutaj na aplikacji odpalam skanowanie, odchodzę i zeskanowany jest. Podłączyłem się teraz do mojej tablicy. Zamykam sobie to okno i teraz zobaczcie, jako uczeń wysyłam sobie tą informację gdzieś do mojego nauczyciela. Jest taka opcja na ekranie, throw i teraz tutaj otrzymuję powiadomienia, otwieram sobie i pojawia się informacja, że ktoś przerzucił do mnie jakiś plik. Ja decyduję o tym, czy on ma się pojawić na ekranie. Od razu w mojej funkcji właśnie w skrzyneczce w throw pojawia się ten plik, który został przesłany. Przesuwam sobie tutaj i mogę go całej klasie wyświetlić. Proszę bardzo, w ten sposób jeszcze możemy sobie notować. Prosiłbym, żeby mój uczeń Maciej w ten sposób też połączył się z moją tablicą. On sobie siedzi gdzieś tam z tyłu w grupie i właśnie miał wykonać pewne zadanie, sfotografować. O, otrzymałem powiadomienie, że zostało coś wysłane. Otwieram sobie dzwoneczek. Jest informacja, że Maciej dorzucił plik w zasadzie, więc potwierdzam. Proszę bardzo, w moim throw pojawia się informacja, że Maciej coś wysłał, znowu mogę sobie to chwycić, przesunąć i pojawia się w tym momencie już zdjęcie od mojego ucznia. Pięknie wykonane zdjęcie, które mogę sobie manipulować, pokazywać, omawiać sobie już w whiteboardzie, bezpośrednio w tej przestrzeni. Super, dziękuję Ci Macieju za wsparcie. Ja sobie dodam teraz jeszcze jedną stronę, będziemy eksperymentowali z kolejnymi rzeczami. Ok, no to w takim razie następna funkcja, którą posiada aplikacja Companion. Odpalam sobie nasze pudełko z niespodziankami i tutaj mam taką funkcję pop quiz. W zasadzie pop quiz to jest pytanie, które możemy rzucić całej klasie i zobaczyć, co nam się będzie pojawiało na ekranie i kto będzie odpowiadał. Ja poproszę mojego ucznia Macieja, żeby odpowiedział na prostą informację. Jaka substancja chemiczna
powstanie po połączeniu jednego atomu węgla i jednej cząsteczki tlenu O2. Cóż to takiego może być? To jest moje pytanie, które wyświetlam całej klasie. No i teraz tutaj będą pojawiały się kolejne ekrany od moich uczniów, które mogę wyświetlić i pokazać, omówić i tak dalej. Uczniowie mogą być zalogowani. O, proszę bardzo, już zobaczcie, pojawiła mi się od razu nowa tablica. Co ciekawe, ona jest ukryta, to znaczy jakby fajna rzecz, że nie podpowiada od razu jeden uczeń innym uczniom, tylko to ja decyduję, czy chcę odsłonić dokładnie tą tablicę. Jeżeli ją dotknę, to dopiero pojawia się odpowiednia odpowiedź. Macieju, to nie jest H2O, to prawdopodobnie jest CO2, ale myślę, że możesz się poprawić. Ale mogę to wyświetlić i właśnie specjalnie tutaj z Maciejem tak to zainscenizowaliśmy, że nauczyciel ma prawo wyświetlić ekran danego ucznia i może go omówić, zwrócić uwagę i na forum całej klasy możemy dać taki fajny feedback wspierający. Możemy się oczywiście cofnąć i w ten sposób tutaj będą pojawiały się kolejne tablice kolejnych uczniów. O, proszę bardzo, spójrzmy sobie na kolejną odpowiedź. Pięknie, brawo, Maciej nam się tutaj poprawił. Możemy przytrzymać sobie znowu ten ekran i możemy powiedzieć brawo Macieju. Zobaczcie, czyli to jest funkcja Pop Quiz, gdzie my jako nauczyciele udostępniamy pewne pytanie i uczniowie na swoich urządzeniach palcem lub, uwaga, na urządzeniach mobilnych palcem, ale też na komputerach, jeśli mieliby taką możliwość, mogą nam odpowiadać i przesyłać informacje. Dobrze, to mamy tutaj Pop Quiz, zamknę sobie to. Kolejna ciekawa funkcja, która ukryta jest w aplikacji Companion, którą mamy na swoich urządzeniach mobilnych, to jest oczywiście bardzo prosta ankieta. Mogę ją wywołać w ten sposób jako nauczyciel pracujący sobie przy tablicy i mamy tutaj kilka opcji do wyboru. Możemy mieć wielokrotny wybór, prawda czy fałsz, ocena, darmowy format, głosowanie czy też losowy wybór. Ja zaoszczędzę nam trochę czasu, bo mam nadzieję, że wszyscy wiecie, jak działają takie ankiety, ale ja tutaj wybiorę sobie ocenę. Tutaj możemy wpisać sobie pytanie i wpiszę sobie, a tylko wpiszę sobie teraz hasło, że my sobie coś testujemy, oczywiście. Wy tutaj wpisujecie konkretne pytanie. Jak widzicie, jest jeszcze pole na instrukcje dla naszych uczniów. I pamiętajcie, jesteśmy w polu ocena i akurat mogę sobie ustawić, że minimalna to 0, maksymalna to 10. Mogę nawet wpisać jednostkę, jeśli to jest potrzebne do mojego ćwiczenia. Mamy wszystko ustawione. Tutaj pojawia nam się pytanie. W związku z tym, żeby to uruchomić, oczywiście tutaj mamy na dole haczyk. I zobaczcie, pojawiło nam się pytanie. My możemy takich pytań ankietowych dodać kolejne i one będą automatycznie się uruchamiały naszym uczniom. No i teraz uwaga, spróbujemy je odpalić, bo ono oczywiście, to pytanie jeszcze nie jest odpalone. Tutaj na dole mamy taki guzik play, akurat zasłonięty tym razem przez pasek start, ale tym się nie przejmujemy, możemy go zawsze sobie schować. No i teraz, jeżeli ja uruchomię to pytanie, zobaczcie, jest informacja, że jest live, czyli moi uczestnicy mojej lekcji przez aplikację Companion mogą podłączyć się, zobaczcie, już widzę mojego ucznia Macieja, który podłącza się i może udzielać odpowiedzi. Tu będę miał informację, czy odpowiedzi zostały już jakieś udzielone, albo ile odpowiedzi, proszę bardzo, pięknie wskoczyła mi teraz jedynka i mogę kontynuować sobie zadawanie tego pytania lub w każdej chwili taką ankietę mogę zatrzymać za pomocą guzika stop i w momencie, w którym mam już to wszystko, zebrałem wszystkie odpowiedzi, to mogę sobie je oczywiście wyświetlić w formie takiej fajnej tabelki, proszę bardzo, ocena i procenty, to wszystko nam się będzie tutaj wyświetlało. Więc o czym warto pamiętać? Że aplikacja Companion jest do pobrania na urządzenie mobilne, co usprawni pracę w wielu przypadkach takich szkolnych, gdzie nie mamy do czynienia, kiedy nauczyciel ma laptopa jako jedna osoba w klasie, a pozostali uczniowie nie mają, więc wtedy mogą wyciągnąć sobie nasze telefony i tablety, znaczy w sumie ich nie, i pracować sobie na tych urządzeniach i zainstalowanej aplikacji Companion. Podłączają się pod ekran ViewSonica i pracujecie sobie zdalnie, zbieracie informację zwrotną i inne cudowne rzeczy. Także co musicie zrobić? Zainstalować aplikację Companion zarówno wy, jako nauczyciele, ale też poprosić uczniów, żeby to zrobili, żeby zalogowali się swoimi kontami i to usprawni waszą pracę i na pewno to będzie fajna metoda na aktywizację. Trzymam za was kciuki.